Dzień dobry. Mam takie specjalne pytanie, bo jestem tu na warsztatach filmowych, to festiwał Zoom i mój lider mojego warsztatu powiedział, że I think something applies. If you don't take part on the workshop, then there should be some consequences. Także będzie musieć ja zapłacić cały hotel. I ja bym się chciał spytać, ile kosztuje jedna noc tu. A pan jest sam w pokoju, czy dwie osoby? Dwie. Dwie osoby. To jedna noc, proszę pana, kosztuje 140 zł. Pomnożyć to przez ilość nocy. 140 jedna noc. Pomnożyć to i tyle pan będzie płacił. A co by się działo, gdyby ja nie zapłacił, bo jestem studentem? Co się dzieje potem? Jedną się pytam. Nie wiem, co się dzieje. No ja tego nie robię. Musimy zapłacić. Że policja jest wzywana wtedy i nie ten, także nie ma takiego. Dzień dobry, mam takie pytanie. Jestem z Czech i jestem tu na filmowym festiwalu Zoom i jestem na warsztatu dokumentarnych i robię film o tym, że mam taki problem, że mój lider warsztatu powiedział, że ja nic nie zrobił wczoraj i on musi kontaktować tego bossa z całego festiwalu i że mu powie, że ja nic nie zrobię, tak muszę zapłacić hotel cały. I ja nie mam tylko pieniędzy na zrobienie tylko. A jest to jednoduche pytanie, bo potrzebuję to do filmu. Że co by było, gdyby ja nie zapłacę hotel, bo mnie na recepcji powiedziały, że oni powiedzieli to wam, policji. Co będzie polska policja robić? Nie rozumiem. Co będzie polska policja robiła, jak pan nie zapłaci, tak? Tak, tak, tak. Bo rozumiem, że pan nie ma pieniędzy. Tak, bo jest to bardzo drogie. Hotel został wybrany, no jeden z najdroższych, tak? Tak. Co pan tam ten trzyma za urządzonko? Bo robię o tym film. O czym pan robi film? O tym, że nie mam pieniędzy na ten hotel. Tu, bo jesteśmy na warsztaty dokumentarne. Mam tutaj zrobić za 4 dni, mam zrobić krótki film. Ale pan ma to teraz włączone? No, mam to zaple. Czy ma pan to włączone? Czy to działa? Nakręca dźwięk. Ale po co? Pan jest na policji. Tak, a to nie może? A informował pan o tym? A informował pan, że pan nas nagrywa?